Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiejsza pogoda już Wam pokazuje, no taka, wiecie, trochę popadało, teraz z tego co widzę nie pada, ale jest na pewno chłodniej, chyba 15 stopni. Wczoraj jak byłem na siłowni wieczorem, to jeden z gości chyba mówił, że dzisiaj ma być 30 stopni, więc chyba mu się coś tam popsuło z pogodą w telefonie. No ale takie 15 stopni. Ja ogólnie lubię, gdy jest właśnie tak chłodnie, jednak jak jest taki deszczowy i ponury dzień, to wiecie, też gorzej się po prostu temu organizmowi przełamać do jakichś tam czynności. Ale wybieram się dzisiaj na boisku zrobić rozpiskę. I no, i w sumie taki mudzik jest, jakby wam to tak pokazać, jak teraz to, co robi mucha. No, a jak też jest tak chłodniej, to można sobie założyć właśnie taki dresik, trzy paseczki, klapeczki, skiety i się można się dobrze prezentować. W pewien sposób następuje obecnie u mnie trochę przełom, ponieważ jak widzicie, kupiłem sobie, w tym przypadku jest tutaj Vitargo, a jeszcze idzie do mnie białko. Jak mnie gdzieś tam dłużej znacie, no to nie korzystałem z takich rzeczy, jakby nie polecałem nikomu tego, nie mówiłem, że to jest jakieś może złe, czy coś w tym stylu, ale no w każdym razie no nie używałem tego i nie polecałem. Zresztą jak można też coś polecać, nie używając tego. No ale ostatnio czytając sobie książkę i też jakby tak chcąc samemu spróbować na własnej skórze się przekonać, jak to będzie, zdecydowałem się sobie zakupić. Jakby w głowie też mam to, jestem świadomy tego, że to ma być jako taki dodatek i takie wzmocnienie dla mnie, a nie jakiś tam główny taki element, jak niektórzy robią, że na przykład białko to dla nich jest czasem wypicie takiego szejka, to jest kolacja, czy coś w tym stylu. Więc dla mnie to bardziej tak, wiecie, tak dodatkowo. Ale się kopci. No więc tak jak wam mówię, chcę to przetestować na... Kurczę, trzęsę, to się całe łóżko trzęsie. Chciałbym to przetestować na własnej skórze, zobaczymy, jeśli by miały być z tym jakieś problemy, oczywiście mogę to od razu odstawić i tak właśnie chciałem do tego podejść, że... No, zobaczymy, czy coś się polepszy, czy na przykład nic się takiego nie zmieni. Jakby najważniejsze i tak w tym wszystkim jest to, żeby to było dodatkiem, a reszta jakby została tak jak jest, czyli żeby pracować tak jak pracuję. I zobaczyć, czy na przykład w jakiś sposób mi to pomoże, bo też jak sobie tak analizowałem, no to jednak wiecie, przy tylu treningach, co gdzieś tam wykonuję, gdzie teraz jest trochę to mniej ze względu na te nogi, ale kurczę, nie będę tak trząsł, bo sobie nie pogadamy, że wcześniej jak trenowałem, no po dwa treningi dziennie, no bo teraz to się troszeczkę zmniejszyło ze względu na te moje nogi, że zacząłem je odczuwać i też może przez to, że właśnie w meczach zacząłem grać w normalnych wymiarach czasowych, a nie jak to było wcześniej. Ale wydaje mi się, że tak jak na przykład od poniedziałku do czwartku tak po dwa treningi dziennie robiłem, to jakieś takie wzmocnienie takim dodatkiem może się przydać i może tutaj sprawić wiele korzyści. Ale tak jak mówię, zobaczymy, ja jakby próbuję, dajcie znać, jeśli wy macie jakieś różne spostrzeżenia z suplementami, z takimi rzeczami. Ja mówię, tutaj Vitargo te węglowodany sobie zamówiłem jeszcze białko i omega 3, omega 6 i 9, to z takich rzeczy, które z kapsułek jakby, które będę sobie brał każdego dnia rano i to na razie tyle. Na pewno kreatyny czy czegoś takiego nie biorę, ponieważ dużo się jakby już o tym nasłuchałem, o białku i o takich rzeczach jakby. Jedynie co słyszałem, to zawsze było, że to takie proszki, że to bardziej chemia, i tym jakby zawsze żyłem, ale mówię, chciałbym to przetestować na własnej skórze, zobaczyć co takiego będzie się działo i czy będą jakieś z tego korzyści. A jeśli wy macie jakieś doświadczenia, no to śmiało o tym mówcie, i tyle. Ja napisałem też do Gorecki, już wam pokazuję. Widzicie Gorecka, i tu właśnie napisałem do niego. Niestety jeszcze mi nie odpowiedział, ale liczę, że odpowie mi w ciągu 1-2 dni, no bo zazwyczaj każdy piłkarz, do którego piszę, no tak 1-2 dni potrzebuje, żeby mi gdzieś tam
odpisać, żeby złożyć dobrze przez właśnie zagraniczni zawodnicy muszą przez translator składać te swoje zdania, żeby mi na ten polski tutaj napisać, więc zawsze 1-2 dni takie im daję takiego czasu, żeby mi właśnie mogli odpisać, więc jak mi odpiszę, to wam dam znać. Na boisku, jak widzieliście, taka duża koperta biegowa, mniejsza koperta, również sprint, jednak zakończony strzałem do bramki, to gdzieś tam już wcześniej pojawiało się na moich materiałach. Strzały z prawej się na pewno poprawiły, co do tego, co było wcześniej, może też właśnie to większe skupienie, bo naprawdę potrafię dobrze uderzać tą prawą. A jeśli chodzi o też moje odczucia, to na pewno nogi mnie bardziej niosły, więc naprawdę doprowadzam się do coraz lepszego stanu z tymi nogami, jestem coraz bardziej zadowolony z tego. No i mam nadzieję, że tylko i wyłącznie będzie lepiej. Ostatnio wieczorem wpadłem też na taki pewien pomysł, jak siedziałem przy komputerze, że wziąłem sobie wałek, tak jak widzicie na ekranie, pod nogi, ponieważ wcześniej miałem takie wrażenie, że jakby już niżej nie mogę dać fotela, a typowo tak nogami nie stykam się, że tak powiem, z ziemią. I troszeczkę te uda są obciążone i mam wrażenie, że jest lepiej, że jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż było wcześniej. I troszeczkę też jak wstaję na przykład od komputera po siedzeniu na przykład takie pół godzinki, gdzie pół godzinki siedzę i coś idę zrobić, no to czuję jednak różnicę. Wcześniej jakoś tak ciężej mi się wstawało, więc również ta pozycja mogła mieć w pewien sposób wpływ. A zobaczymy, jak to będzie z dłuższym czasem, jak przez właśnie dłuższy czas będę to użytkował. Słuchajcie, wczoraj pod wieczór pojechałem do wujka i cioci, no i tam się troszeczkę zasiedziałem, ale bardzo pozytywnie zawsze podchodzę do takich spotkań, bo wiecie, zawsze
I to, że jednak czas się spędza z rodzinką i kolejna sprawa, że jakieś tam swoje przemyślenia się ma, oni mają swoje i razem gdzieś tam możemy poprowadzić sobie rozmowę i na przykład umocnić się w pewnych rzeczach, które ja sobie myślę lub zmienić na niektórych rzeczach myślenie, więc jak najbardziej na plus. Słuchajcie, dzisiaj bym ogólnie wybierał się do południa na siłownię, jednak stwierdziłem, że do południa zrobię sobie tą siłownię tutaj w domu i zrobię sobie drążek na pewno z obciążeniem. Chciałem wam tylko pokazać, że przyszły te właśnie kapsułki Omega, co wam mówiłem, to one już są i z tego co wiem już w paczkomacie jest do odebrania białeczko, więc tak naprawdę dzisiaj wszystko na dzisiejszym materiale jakby się znalazło, się znajdzie dopiero, ale że będzie, bo właśnie tak dochodzi wszystko po kolei. Więc ja zabieram się teraz za trening, później lecę na obiad, ponieważ czwartki są zazwyczaj takim dniem, w którym umawiam się na obiad do babci. Teraz rodzice wrócili, więc gdzieś tam mama też będzie pomagała i będzie gotowała, więc do babci jakby raz w tygodniu tylko sobie będę śmigał. No i po południu lecę na trening z drużyną. Ogólnie też nie wiem czy wam wspominałem, ale nasz trener opuścił nasz klub i trenerem teraz pierwszym jest drugi trener, którego ja znam z juniorów. Jak przychodziłem do Mieszka, jak tutaj wracałem, więc miałem go jeszcze przez tam pół roku w juniorach. Więc no pozytywnie, zobaczymy jak ta zmiana wpłynie. Mam nadzieję, że na plus. A zresztą już w pewien sposób można było to odczuć, że po pierwszym treningu było naprawdę pozytywnie, więc dobrze. Po treningu w klubie wziąłem sobie ciepły prysznic, wracając rowerem jakby również pobudziłem to krążenie. Zacząłem rozciągać się w domu, po rozciąganiu wybrałem się do wanny. Tak jak widzicie teraz zamiast kostek lodu zostały 4 butelki i szczerze nawet dobrze dają. Aczkolwiek pewnie z tymi workami lodu byłoby lepiej, jednak nie ma co narzekać i korzystam z tego co mam. To co jeszcze wam chciałem powiedzieć, to w chwili jakby może nie chwili obecnej, ale jakby w tym krótkim przedziale czasowym teraz mojego e-booka czyta mój tata, moja mama zaczyna, również zaczyna moja babcia z dziadkiem, więc nieźle to poszło, rodzinka jest zaciekawiona tą książką. Ona trochę późno jakby tak zaczyna się otwierać przez to, że ja też aż tak jej nie promuję, ale muszę to wziąć na siebie i właśnie zacząć to robić, dlatego no, jeśli jesteście chętni na zakup tej książki, to piszcie do mnie na Instagramie, czy to na moim Instagramie, czy na kursy treningowe, ponieważ tam jest głównie wyrzucone to jako produkt, to piszcie i kupujcie, ponieważ ja jak najbardziej mogę polecić, sporo czasu nad tym spędziłem i jest to no 60 chyba, 59 stron, w których przekazuję wam swoją wiedzę, swoje doświadczenia i swoje poglądy na różne tematy, więc zapraszam was do zakupu. Ja po wannie zbieram się do domu, będę jadł kolacyjkę i powoli zbierał się do spania, tak więc dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego materiału, trzymajcie się, siemaneczko.